Nazywam się Lucia dos Santos. Gdy miałam 10 lat, niezwykłe zdarzenie odmieniło moje życie. Dotknęła mnie moc i powierzono mi tajemnicę. Tajemnicę, której dochowałam bardzo wiernie. Teraz moi przełożeni poprosili, żebym wszystko opisała. Wspomnienia, które noszę w sercu. Był rok 1917. Kończyła się niewinność tego świata. Królów stracono, a bracia walczyli ze sobą. Był to czas rewolucji. W Rosji bolszewicy planowali przejęcie władzy. Ogłosili kościół wrogiem ludu. A ich słowa, jak trucizna, wsączały się w ludzkie serca. W Portugalii obalono monarchię i wprowadzono rząd republikański z zamiarem wykorzenienia religijności w ciągu dwóch pokoleń. Niech Bóg ci wybaczy, Arturo dos Santos. W Fatimie mieliśmy szczęście i nasze życie toczyło się prawie normalnie. Trzynasty dzień. Mój ojciec miał dużo ziemi. To była Cova da Iria. Tak jak wcześniej moi bracia i siostry, w pewnym wieku musiałam zacząć paść owce. Wszystkie dzieci w wiosce pracowały tak jak ja, często wypasając stada wspólnie. Nieraz proponowano mi, abym przyłączyła się do grupy. Ja jednak wolałam być sama. Zawsze przychodziły do mnie dwie osoby. Moi młodsi krewni, Hiacynta i Franciszek. Lucio! Hiacynta chciała mi pomagać i nalegała, żeby jej brat też pracował z nami na polach. Byli nierozłączni. Nie możemy przez cały dzień tylko się bawić. Franciszek był grzecznym chłopcem. Zawsze robił to, o co prosiła go siostra.
i nigdy się nie sprzeciwiał ani nie irytował. Był spokojny i wrażliwy, jak jego ojciec, troskliwy i serdeczny. Zupełnie inny niż Hiacynta, która lubiła być w centrum uwagi. Jeśli coś szło nie po jej myśli, dąsała się, aż wymogła na nas, co chciała. Będziesz tak siedzieć cały dzień? To możliwe. Jedna rzecz zawsze potrafiła ją zaabsorbować i poprawić jej nastrój. Uwielbiała tańczyć. A Franciszek chętnie jej przygrywał. Tak wyglądało nasze życie, do 13 maja. Początkowo sądziliśmy, że nadchodzi burza. Wydawało się, że świat wstrzymał oddech. Potem ją zobaczyliśmy, panią jaśniejszą niż słońce. Przemówiła do nas. Nie bójcie się, przychodzę z niebios. Czułam, że jej miłość ogarnia mnie niczym fala. Zapytała, czy będziemy umieli cierpieć dla Boga, gdyż nasze cierpienie może ocalić wielu grzeszników. Gdy powiedzieliśmy tak, niebiańska światłość przyszyła mi serce. I wypełniła duszę. Postanowiliśmy, że nikomu o tym nie powiemy. Ale Hiacynta była zafascynowana. Przepełniał ją entuzjazm. Powstrzymajmy Hiacyntę. Nie możemy nikomu powiedzieć. Po prostu musiała opowiadać o świetlistej pani. Jaka pani? Niezwyczajna, nasza pani. Pojawiła się przed ich oczami. Znak z nieba. Nie powiedziałem, że to była nasza pani. Lucio, o co chodzi? Lucio. Lucio, to prawda, mamo. Widzieliśmy, jak stąpiła z nieba i była bardzo piękna. To bluźnierstwo. Jak można tak kłamać? Jeśli Franciszek i Hiacynta mówią, że coś widzieli, ja im wierzę. Możesz wierzyć w co chcesz, ale te kłamstwa ściągną na nas gniew Boży. Nie wiem, co sobie myślisz, moja mała, ale lepiej nie mówmy już o tym.
Słyszysz mnie? Przecież to prawda, słyszysz? To prawda, mamo. Przestań kłamać, przestań. Przestań, Lucio, ale to prawda. Maria. Mario. Maria. Mario. Czy tylko ja mam tu trochę rozsądku? Idźcie, dzieci. Mam dość innych zmartwień bez tych wymysłów. Może naprawdę widziała piękną panią na niebie. To twoja wina. Nie trzeba im było nabijać głów głupimi bajkami. Ksiądz Ferreira będzie wiedział, co robić. Pójdziemy do niego. Ta kobieta do was przemówiła? Tak. Co powiedziała? Żebyśmy się nie bali. Coś jeszcze? Nasza pani dała mi natchnienie, więc nie kłamałam. Ale nie ujawniałam niczego, co miało pozostać sekretem. Powiedziałam, że kazała nam codziennie odmawiać różaniec i prosiła, byśmy przychodzili w to samo miejsce 13 dnia każdego miesiąca o tej samej godzinie przez pół roku. Ona sprawi cud, który wszyscy zobaczą. Nie wiem, dlaczego ona tak kłamie, proszę księdza. To dobre dziecko. Ja wcale nie kłamię. Chyba ksiądz nie wierzy, że dzieciom objawiła się Matka Boska. To dziecko z pewnością widziało coś niezwykłego, ale nie sądzę, by to było cudowne objawienie. Zwykle Pan nakazuje duszom, którym się objawia, aby powiedziały o tym swemu spowiednikowi lub innemu księdzu. Ale to dziecko stara się ukryć, ile może. Słowa księdza Ferreiry zasiały we mnie wielkie wątpliwości. To dobre dziecko. Nie kłamie. Widziała coś. Nie sądzę, by to było objawienie. To szatan. Bóg jest moją siłą. Bóg jest moją siłą. Co noc dręczyły mnie wątpliwości i strach. W dzień przeżywałam katusze. To nasza mała święta. Raczej czarownica. Tyle świętych i aniołów w tym domu? Aż dziw, że jest miejsce dla dzieci. W ciągu kolejnych tygodni świat, jaki znałam, powoli zwrócił się przeciwko mnie. Nie widzisz jej, Lucio? Pani unoszącej się nad twoim domem? Nie widzisz jej? Myślisz, że jesteś wybrana, Lucio dos Santos? Ma to po matce.
Takie jak ty palono na stosie. Myślisz, że jesteś wybrana? Te kłamstwa ściągną na nas Boży gniew. Takie jak ty palono na stosie. Czarownica. Powiedziałam, że tam nie wrócę. Choć kuzynka i kuzyn mnie prosili, postanowiłam, że nie chcę jej więcej widzieć. Ale w dniu, w którym powiedziała, że powróci, coś przyciągnęło mnie do doliny, jak ćmę do ognia. Była taka piękna i dobra. Musiałam tam wrócić i znów zobaczyć jej twarz, poczuć miłość w jej uśmiechu. Dokąd to? Jest 13. Wierzysz tym dzieciom? A jeśli to prawda, Lily? Wrócę na kolację. Będziesz tam sam. Stary głupiec. Lucio, przyszłaś. Patrzcie. Nic nie widzę. Cicho. Zapytałam, czego ode mnie żąda. Powiedziała, żebym odmawiała różaniec w intencji pokoju.
i kazała mi nauczyć się czytać i pisać. Żebym mogła przekazać światu jej przesłanie. Od tego czasu coraz więcej ludzi odwiedzało dolinę, szukając uzdrowienia, zadając pytania, z nową wiarą w sercach. A wraz z odnowioną wiarą pojawiła się nowa odwaga. W dolinie wzniesiono kapliczkę, znak nadziei dla wszystkich. Płomień przesądu może wyrządzić wiele szkód. W pełni rozumiem powagę sytuacji. Zapewniam pana. Oczywiście. Wierzymy w ciebie, Arturo. Jak śmiesz wracać tutaj pijany? Nie piłem. Nie kłam. Tylko kilka drinków. Rozmawiałem o interesach. O jakich interesach? Z Sancho Gutierrezem. Obejdziemy się bez jego pomocy. Byłem dziś w dolinie. Ziemia zdeptana przez tłumy. I trawa zjedzona przez zwierzęta. Sancho obiecał nam pomóc. Obejdzie się. Damy radę bez jego pomocy. Czy tu mieszka Lucia dos Santos? Dlaczego nie dajecie nam spokoju? Kiedy to się skończy? Chcecie strzępki i ubrań i kosmyki włosów. Pomóżcie nam. Dłużej tego nie zniosę. Dlaczego ona nam to robi? Naprawdę nie wiem dlaczego. Znów pójdziesz z nią do księdza? Kij od miotły przemówi jej do rozumu. Wybije jej te kłamstwa z głowy raz na zawsze. Otwórzcie. Dlaczego nie otwieracie? Chciałam powiedzieć mamie, że to nieprawda, żeby ją uspokoić. Ale od małego uczyła nas, żeby nie kłamać. Nasza pani powiedziała, że da mi wsparcie i siłę. Gdy odchodziła moja siostra, szukałam w tych słowach pocieszenia, choć serce mi pękało. Mama znalazła mi pracę służącej w zamożnej rodzinie. Potrzebujemy pieniędzy. Brakuje nam jedzenia. Pospiesz się, bo się spóźnisz.
Teraz, jeśli chcesz jeść, musisz jeść to, co rośnie w dolinie. Ofiarowałam swoje cierpienie Bogu z myślą o duszach, które mogę ocalić. Żal mi ich. Maria Santos jest bardzo zarozumiała. Wszyscy z niej drwią. Dobrze jej tak. A ta ich ziemia? To ugór. Tylu ludzi tam chodzi. Plony zmarnowane. I co widziałaś? Nic. Było trudno. Tylu ludzi. Ale coś słyszałam. Delikatny głos. Jak muzyka. Może następnym razem. Jeśli taki będzie. Mówią, że rząd przyśle swoich ludzi. Żołnierzy z bronią, może z armatami. Armaty. Ludzie gadają, ale to nie musi być prawda. Maria z młyna mówi, że jej ciotka ledwie kuśtykała, idąc tam. Ale wracała w pełni sił. To wino tak podziałało. Cicho, nie mów tak. To prawda. Rana była brzydka, ale całkiem się zagoiła. Wszyscy już wiedzą. Moja szwagierka powiedziała krewnym. Niedługo będzie tu tyle ludzi, że nic tego nie powstrzyma. Jeśli dzieci się nie boją, my też nie możemy. Objawienie z 13 lipca było inne. Pani znów się pojawiła. Lecz tym razem była smutna. I gdy otworzyła ramiona, nie poczuliśmy niebiańskiego ciepła. Ale piekielne płomienie. Potem pokazała nam zrujnowane miasto i powiedziała, że jeśli ludzie się nie nawrócą, ludzkość zostanie wkrótce ukarana II wojną światową. Aby temu zapobiec, papież powinien powierzyć Rosję jej niepokalanemu sercu. Jeżeli nie wykonamy jej poleceń, komunizm opanuje cały świat, stając się przyczyną wojen, głodu i prześladowań Kościoła.
Dobrzy ludzie będą prześladowani. Ojciec Święty zazna cierpienia. W górze zobaczyliśmy anioła wołającego: czyńcie pokutę. Skierował miecz ku ziemi, jakby chciał spalić ją ogniem. Majestat naszej Pani powstrzymał płomienie. Powiedziała, że jej niepokalane serce zwycięży, a świat zyska czas pokoju. To moja córka. Idziemy do domu. Co powiedziała? Co się stało? Te tłumy są niebezpieczne. To beczka prochu. Kilku podżegaczy, jakiś złotousty klecha i możemy mieć rebelię. Nie byłoby to dobrze przyjęte w Lizbonie. Rozumiemy się? Oczywiście. Dzieci muszą udzielić wyjaśnień w interesie publicznym. Sporządzimy raport. Musi być dokładny. Zbyt długo pracowaliśmy, żeby kler zniszczył nasze starania swoimi bajkami. Tylko bez przemocy. Nie chcę tu męczenników. To, co widzieliśmy, zmieniło nas. Franciszek stał się jeszcze bardziej wyciszony. Nawet Hiacynta wolała samotność od niekończących się pytań. Spędzaliśmy czas na wzgórzach, kryjąc się przed światem. Ale nie można było ukrywać się bez końca. Rankiem w dniu kolejnego objawienia przyjechał do nas burmistrz de Oliveira Santos. Miał nas zawieźć do księdza Ferreira, który rzekomo miał do nas pytania. To nie potrwa długo. A później osobiście zawiozę was do doliny. Unikniecie tłumów po drodze. Poza tym, sam chciałbym zobaczyć te cuda. Może się nawrócę. Tak jak Tomasz. Nie pojechaliśmy do księdza Ferreira. Zawiózł nas do urzędu w Orem. Chodźcie ze mną. Już. Zrobiliście niezłe zamieszanie. To fascynujące.
czytać o sobie w gazetach. Nie wyglądacie na zachwyconych, ale na przestraszonych. Nic dziwnego. Tysiące ludzi pewnie już jest na polu. Czekając na cud. Jak zareagują, jeśli się nic nie wydarzy? Musi nas pan wypuścić. Przyrzekliśmy jej. Tej pani na niebie? To prawda, że powierzyła wam tajemnicę? Tak. Jaką? Nie możemy powiedzieć. Przyrzekliśmy. Myślicie, że to zabawa? Zatajenie informacji przed władzą jest przestępstwem karanym śmiercią. Zapytam panią i jeśli się zgodzi, powiem panu. Jeśli się zgodzi? Lepiej powiem wam, jak umrzecie i wtedy rozwiążą się wam języki. Mam tu wielki kocioł, pełny wrzącego oleju. Będziemy was zanurzać w tym kotle bardzo powoli, aż mięso zacznie odpadać od kości. Powiem wam, co zrobię. Dam wam trochę czasu na przemyślenie sytuacji. Rozgośćcie się. Czy to o was wszyscy opowiadają? Dzieci z Fatimy podobno słyszą głosy z nieba. Zamkną was w takim miejscu, gdzie nikt nie usłyszy waszych modłów. Gdzie są dzieci? Oszukano nas. Jacinto, czy pani nie powiedziała, że będziemy cierpieć? Pomyśl o duszach, które ocalimy. Nie płacz, nie bój się.
Czy panie potrafią tańczyć? Nigdy nie zapomnę Hiacynty tamtego dnia. Przerażonej, ze łzami na policzkach, ale tańczącej. Nie tak miało być. Nieważne. Za nic nie zamieniłbym swego losu. Proszę. Ty. Przestań, albo skończy się źle. A ty? Nie powinnaś się modlić? Mówiono, że Pani pojawiła się nad dębem jako błękitny obłok, ale nas nie było, więc powróciła do nieba. Spójrz, Lucio. Popatrz na anielskie lampiony świecące na niebie. To naprawdę anielskie lampiony? Oczywiście. A księżyc to latarnia naszej Pani. Jest piękny. Too far.
To zaszło za daleko. Dobry Boże, pomóż nam. Oddajcie nam dzieci. Jak mamy stawić czoła karabinom? Wracajcie do domu. Damy radę, mamy przewagę, jesteśmy silni. Precz z burmistrzem. Precz z burmistrzem. Dlaczego nie wyjawicie tajemnicy? Puszczą was do domu. Wolę umrzeć. Czy to jest dobra, czy zła tajemnica? Dla jednych dobra, a dla innych zła. Chodźcie ze mną. No już. Well? I co? What is it to be? Jak będzie? I have tried to Chciałem save. Was oszczędzić. Ale skoro odmawiacie współpracy, nie mam wyjścia. Straż? Czy oliwa jest rozgrzana? Wrząca? Weź tę małą i wrzuć ją do kotła. Co z ciebie za chłopak, żeby pozwolić własnej siostrze tak zginąć? Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Usmażyła się. Nie boję się umrzeć. Nie boję się. Ty będziesz następna, Lucio. Chyba że wyjawisz mi tajemnicę. Albo przyznasz, że to były kłamstwa. Wolę śmierć. Bardzo dobrze. Więc umrzesz. Nie czułam już strachu, tylko radość, że pójdę do nieba. Only joy that I would soon
be going to heaven. You're free to go. Możecie odejść. We were free. Byliśmy wolni. Free. Mogliśmy wrócić do domu. Ale nie czekało mnie tam radosne powitanie. W październiku zaczęły się ulewy. Mama powiedziała, że w ten sposób niebo chce położyć kres naszym wymysłom. Ale dla mnie były to łzy aniołów, opłakujących tych, którzy nigdy nie będą potrafili uwierzyć. I modliłam się, aby cud, który przyrzekła nasza Pani, był widoczny dla całego świata. Kto jest z Santosem? Nie domyślasz się? Dziennikarz. Tak. Co naprawdę pan o tym myśli? To fantazja? Czy święta inspiracja? To wola boska. Wola boska? A więc dzieci nie zmyślają? No, senor. Nie. They do not imagine. No. Na pewno? My Lucia does. Moja Lucia nie kłamie. Her cousins do not lie. Jej kuzyn i kuzynka też nie. You must understand. Proszę zrozumieć. Wątpliwości są oczywiste. Wszyscy przychodzicie tu myśląc, że jesteście najmądrzejsi. My crops. Moje plony przepadły. The cover is ruined. Dolina jest zniszczona. Każdego dnia coraz więcej ludzi gromadzi się na mojej ziemi jak szarańcza. Moja rodzina cierpi. Jesteście niezadowoleni, że Bóg was wybrał? Na pewne sprawy nie mamy wpływu. Widziałem ich, tych małych proroków. Doprawdy? W więzieniu. Modlili się z nami. Władze nie chcą, aby biedni ludzie poznali moc naszej Pani. Ponoć tym razem zrzucą na zgromadzonych bomby. Kto tak mówi? Wielu ludzi. Ale idziesz tam? Ma wydarzyć się cud. Kto nie zaryzykuje życia dla cudu? Skąd ta pewność? Proszę pana, rozmawiałem z tymi dziećmi. Wierzę im. One otworzyły mi oczy. Myślałem, że otwierasz głównie zagrodę dla owiec.
Nie mam nic przeciwko pytaniom, zwłaszcza gdy płaci pan za wino. Ale nie wszyscy tutaj są naiwnymi wieśniakami. Nie podzielasz jego optymizmu? Wierzę w to, co widzę i czego mogę dotknąć. Nie idziesz do doliny? Ależ idę. Wszyscy idziemy. Mówią, że przyjdzie ze 100 tysięcy ludzi. Jeśli wnuki zapytają kiedyś o cud w wiosce, miałbym powiedzieć, nie byłem tam? A jeśli nie będzie cudu? Mario. Czy to może być dopust Boży jako kara za moje grzechy? Jeśli to wola Boża, niech Bóg będzie pochwalony. Powiedziano mi już kilkakrotnie, co będzie, jeśli jutro nic się nie wydarzy. Nie sądzę, żeby skrzywdzili dzieci. Nie wiadomo, do czego są zdolni. Zostań jutro w domu. Pójdę z dziećmi. Nie musisz udowadniać, że jesteś bohaterem, Timarto. Nie. Muszę udowodnić, jakim jestem ojcem. Idę z tobą. Czy to może być dopust Boży jako kara za moje grzechy? Muszę udowodnić, jakim jestem ojcem. Lucia, chodź, czas się przygotować, chodź. Jeżeli musisz iść, pójdę i umrę z tobą. października 1917 roku. Maria, Maria, Maria.
We will each be judged for our actions this day. Wszyscy zostaniemy osądzeni według naszych czynów. You should not have let the children go. Nie trzeba było ich puszczać. Lambs amongst wolves. Owieczki między wilkami. A jeśli ona się nie objawi? Jeżeli już nie przyjdzie? Przyrzekła. Chcemy zobaczyć znak. Oszukano nas. Pozwoliliśmy się oszukać. Wyszliśmy na głupców. To wina rodziców. Gdyby przestało padać, to byłby dobry znak. Głupcy śmieją się z was. Myślicie, że jesteście święci? Jeśli chcecie odejść, idźcie. Ja zostaję. Pani kazała nam przyjść. Wkrótce tu będzie. Przestało padać. What do you want from me? Czego pani żąda ode mnie? Z tamtego dnia najbardziej poruszył mnie jej smutek. Powiedziała, że musimy nawrócić się do Boga, gdyż bardzo go obrażamy. Mówiła łagodnie, ale z wielkim bólem. Chciałam przekazać jej słowa całemu światu. Chcemy zobaczyć znak. Pokaże nam niebo? Bardzo chcę je zobaczyć. Powiedziała, że Franciszka i Hyacinthę zabierze już niedługo. Ale ja będę musiała zostać. Mam tu zostać sama? Powiedziała, żebym się nie bała, bo ona zawsze będzie ze mną. Oszukano nas! Królowo Różańca Świętego, obiecałaś cud. Czy możesz dać im znak, aby uwierzyli? To cud.
ja widzę. Widzę. Boże, przebacz nam. O Panie, jak wielka jest Twoja moc. Podobno 70 tysięcy ludzi widziało tańczące słońce, a mój świat odmienił się na zawsze. Zawsze byli ludzie i pytania. Wszyscy chcieli poznać małych proroków, modlić się z nimi, prosić o pomoc naszą Panią. Byliśmy ciekawym zjawiskiem. Wkrótce niebo dotrzymało obietnicy danej moim krewnym. Po wojnie wybuchła epidemia grypy. Nie pamiętam, ile tygodni cierpiał Franciszek. Ale nigdy nie wypowiedział słowa skargi. Odszedł do nieba 4 kwietnia 1919 roku. Hyacinta dołączyła do niego rok później. Nie płacz, tato. Idę do nieba. Jej ostatnią ofiarą dla naszej Pani była samotna śmierć w szpitalu w Lizbonie 20 lutego. Naście lat po śmierci Hyacinty, jej ciało zostało ekshumowane. Nie znaleziono oznak rozkładu. Lucio! Lucio! Już idę, mamo.
Łucja opuściła Fatimę i przeniosła się do Porto, do szkoły prowadzonej przez siostry świętej Doroty. W tym zgromadzeniu została zakonnicą, a następnie siostrą klauzurową w Karmelu. Podobno w jednym z języków słowo Fatima oznacza pokój. Mam nadzieję, że Fatima zawsze pozostanie światłem w ciemności. Światłem, które przyniesie nam pokój. Łucja odeszła 13 lutego 2005 roku. W dzień jej pogrzebu w Portugalii ogłoszono narodową żałobę. Miejsce objawień jest dzisiaj jednym z największych sanktuariów maryjnych na świecie, odwiedzanym rocznie przez ponad 4 miliony pielgrzymów. Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je dzieciom. Wersja polska SM Art. Czytał Marcin Styczeń.
but I know.